Siemanko wszystkim. Siema widzowie. Piona. Kim jest masa? Masonina. Jak ty możesz się wypowiadać o ludziach? I co ty w ogóle możesz wiedzieć na mój temat? Nie znasz mnie, prawda? Dlaczego odsiedziałem tyle lat? Tyle lat odsiedziałem przez takich jak ty. Ja dlatego siedziałem, bo mój kręgosłup moralny jest cały. Tobie pękł. Albo go w ogóle nie ma. Dlatego, że jesteś taką szują, dlatego nie siedzisz. Pokazujesz, jaki ty jesteś skruszony gangster. Ty nigdy gangsterem nie byłeś, od tego trzeba zacząć. Łajzo, gruba, świnio. Zawsze byłeś tylko aktoreczką. Aktoreczką byłaś i na policję chodziłaś. Na innych zeznawałaś, donosiłaś. Cały czas kogoś grałaś, a sukienkę nosić chciałaś. Ty mówisz, że tam szlachet chciał dać tobie jakąś dziewczynę. Mnie nie interesuje w ogóle temat szlachet. No od tego trzeba zacząć, że ty oddałbyś wszystko, żeby tobie było dobrze. Tacy jak ty w ogóle się nie liczą z nikim. Ty jesteś dla siebie tylko ważny. Nikt poza tobą się nie liczy. Naśmiewasz się z ludzi? A kim ty jesteś? Jesteś nikim, dziadu. Szczycisz się tym, że zbiłeś Miśka? Ja nie przypuszczam, żebyś ty zbił kogokolwiek sam. Jak mówisz nie? O swoich... Sam sobie zbił, wiesz co, nie? No. Swojego tego. Tak. Mówisz o treningach, że Misiek wysłał menadżera, że się ciebie wystraszył. Co ty opowiadasz w ogóle? O czym ty mówisz, że ty jesteś w sztosie? I ty mówisz, że ja się jąkam. Popatrz na swojego giermka mięsnego. On ledwo dyszy, on ledwo chodzi. Ty chcesz pokazać ludziom, że lepiej sprzedawać, prawda? A dalej popełniasz przestępstwa. Gruba świnio. Czy ty pomyślałaś o tym, że szóstka wisi nad tobą? Pomyślałaś, że pójdziesz do więzienia? Pomyślałaś o tym? Jak ty możesz w ogóle patrzeć w lustro? I jak ty możesz się szczycić tym, że chodzisz w kominiarce i w kominiarce się pokazujesz? Pamiętaj, normalny człowiek pokazuje swoją twarz wszędzie. Madzior nosi kominiarkę. I takie coś jak ty. Wolałeś wziąć, przyjąć sobie koronę na głowę i wziąć berło do ręki i we wszystkie inne miejsca ciała, żeby być kim jesteś. Jak ty możesz się wypowiadać na temat ludzi? Jak? Ty gruba łajzo. Jak? Jak ty możesz się śmiać z ludzi? Co ty mówisz o Miśku, że Misiek nie grypsował? Bo mu nie pozwolili? Bo miał ksywę cygan? Co jak ktoś ma ksywę cygan, to jest cyganem? Jak ktoś ma ksywę Bułgar, to jest Bułgarem? Jak ktoś ma ksywę Niemiec, to jest Niemcem? Boże, jaki ty jesteś pusty i płytki. Udajesz wielkiego inteligenta. Najbardziej i najlepiej znasz się na kanalizacji. Prawda, panie hydraulik? No nie, oni są straszni, prawda? Na przepychaniu rur. No, jego już pękły wszystkie. Powiedz mi, masa, jak to jest,
mieć taki tupet? Posprzedawać swoich kolegów? I jeszcze się z nich śmiać. Dlaczego nie pokażesz tej wtretej pi? No, wstydzisz się, nie? Brzydka jesteś, prawda? Jesteś brzydka, stara. I tak samo ledwo oddychasz, jak twój giermek. Pamiętaj, krzywda ludzka zawsze wychodzi. Ty mówisz, że ty się nawróciłeś. A tutaj nie ma żadnych zmian w tobie. Bo tutaj pisałeś książki, że rodzinę tobie wybić chcieli. Zmyślałeś, łotrze. Bo nikt ci nie chciał wybić rodziny. Podobny motyw jak u Oświęcimskiego. Tylko Oświęcimski chyba od ciebie się nauczył. Oświęcimski powiedział, że koledze dziecko zawinęli. A 100 koła papiera miał oddać. Czy tam 100 tysięcy złotych. Bo po co komuś oddawać pieniądze, prawda? Tobie, łotrze, od dawna się podobało takie życie. Od dawna byłeś na układzie. Zresztą ktoś się nauczy, miałeś dobrego nauczyciela, prawda? Chociaż nie wiem, czy ty z niego brałeś przykład. Ja myślę, że to we krwi masz. Zepsuta krew. Co? A co ty myślisz o nich w ogóle? Co ty myślisz o nich, o tym promowaniu tych łotrów? No ale to już mówiliśmy tyle razy. Ja wiem, ale dzisiaj skupmy się na tym jednym, bo słuchaj, no to jest gość, ale wiesz, my tu możemy mówić. W ogóle świnio, poszłaś siedzieć za majtki i nie wiem, to, że ci pozwolili. W ogóle się napinasz, świnio, że ty ludzi biłaś. Skąd się to bierze? W tej pustej, łysej kalarepie, co? Skąd się to bierze, że ty ludzi biłaś? Poszłaś na tele, tam się pytali, czy gry psujesz, a ty obiłaś ludzi i dali się do Pruszkowskich. Wiesz, co ty mogłaś obić? I komu? Ciesz się, łotrze, że nie trafiłeś na mnie. Wiem, że ty trochę starsza jesteś i większa, ale nic poza tym. Co ty byś chciał powiedzieć o tym kimś, o tym nikim? To właśnie chciałem powiedzieć ci, że to jest osoba, która nie ma żadnego kręgosłupa moralnego, ani honoru, ani ambicji. I to możesz mu powiedzieć wszystko, a wiesz, że on to tak jakby jednym wejdzie, drugim wyjdzie, także on ma na to, wiesz... Wywalone, bo... ma na to. On się śmieje z tego, no bo... No... Bo jego życie polega na tym, żeby pokazywać, że jest najlepszy, żeby oczerniać wszystkich dookoła i stawiać się w takim świetle, to ja jestem Bogiem, tak? Narcyz. To jest narcyz. Też tak, narcyz bez kręgosłupa moralnego. I aktoreczka. Znaczy wiesz, no słuchaj, oni go tam trzymali, bo on był Był potrzebny. Potrzebny, bo zarabiał siano, nie? Mhm. On był zarabialny, wiesz, o co chodzi. Tak. Był dochodowy, tak? No ale masa... Czego ty tak udawałaś człowieka w ogóle? I co ci z tego przyjdzie? I przyszło. Patrz, udawałaś takiego groźnego, a teraz w kominiarce chodzisz. Panienka z okienka.
Śmieszna jesteś. Jaka ty śmieszna. I pamiętaj, że Miszkowi to ty dopiętnie dorastasz. I nie mów, że Misiek zbroję o przed tobą, bo przed tobą to dzieci z piątej klasy by tej zbroi nie ten. Groźna byłaś z kolegami. Sama nigdy chyba nikogo nie zbiłaś z tego, co słyszałem. A tylko opowiadasz, opowiadasz, opowiadasz. Najbardziej i najlepiej szło ci w pracy, jak hydraulikiem byłaś. I do tego się chyba tylko nadajesz. Nie wiem dlaczego w ogóle i jak dotarłaś do ludzi, że ludzie cię promują, że w ogóle masz taką oglądalność. Wiesz, kto cię może oglądać i promować? Tacy sami jak ty. A nie przypuszczam, żeby aż tylu ludzi było zepsutych, tak jak ty do szpiku kości. A ty jak myślisz, kolego, że jest tak dużo osób w tym czasie zepsutych, jak ten Łotr? Myślę, że tak. Bardzo dużo. Nauczyłaś młodych ludzi być przestępcami, ale zanim nimi zostaną, to już są sześćdziesiątkami albo świadkami koronnymi, żeby nie odpowiedzieć za to, co robią. Żeby nie było im źle. I powiem tobie, Masa, tak. Cieszę się, że nie wpadłem na taki pomysł jak ty. I odpowiedziałem za swoje. Nawet raz przez takiego jak ty odpowiadałem za nie swoje. Ale wiem jedno. Nikt nie powie mi przez ciebie leżałem. I nikt nie powie mi, załóż kominiarkę, bo cię rozpoznają. Nikt nie powie mi, mam do siebie pretensje o to, co mi zrobiłeś. A ty? Co powiesz? Co powiesz? I jak się z tym czujesz, że musisz chować tą twoją brzydką P. Ty chcesz się śmiać z ludzi, pouczać ludzi. Nie, nie możesz tego robić. Dlatego, że nie jesteś przykładem człowieka. Jesteś przykładem Judasza. Łotra. Oszusta, krętacza. Na pewno nie człowieka. I nikomu nie możesz dawać przykładu. Bo jaki chcesz dawać przykład? Że kurde, zbłądziłeś. Nagle zostałeś nawrócony. I znowu zbłądziłeś. Teraz szóstkę masz do kiwania. Dlaczego nie mówisz prawdy o sobie? Dlaczego taisz to, co się dzieje naprawdę? Przecież dobrze wiesz tak samo o tym, że nie dostaniesz żadnej walki, bo gdzie dostaniesz tą walkę? W Kisielu. Na stadionie CBŚ, właśnie walki w Kiślu z swoim Giermkiem. Dlaczego jeszcze kłamiecie, że ten kanał nie jest twój, tylko jest jego? Wiesz, czyj to jest kanał, prawda? No to jest ich kanał. No tak, ale on dzisiaj się śmiał, bo, znaczy dzisiaj, jak słuchałem tego, to on się śmiał z tego, że kanał
mięsnego to jest masy, że mówią. A przecież wiadomo, czy to jest kanał, nie? No oczywiście, ma z tego profity. To jest twój kanał. Goebbels tam tak samo w palce coś maczał, nie? No macza cały czas, ale ty, no. To ty mówisz o, jeżeli chodzi o ten kanał, co oni byli, Goebbels i Massa, to jest Podejrzani z takim. Aha, Podejrzani, inny kanał, mieli, tak? No. To był kanał Podejrzani. A ten kanał to on ma z mięśniakiem, nie? No, no, no. Przepraszam. Kolego, oddzwonię. Oddzwonię, nie mogę rozmawiać. No i to był inny kanał, tak? Tak, tak, to był inny kanał. No ten z mięsem to na pewno tak samo, nie? Znaczy... 100%! No. Znaczy inaczej, to może być kanał... ma jakiś udział w tym kanale, no. Jakiś profit z tego czerpie. Dokładnie. No i najbardziej ten kanał mu rozkręca Goebbels, nie? Teraz Goebbels, wcześniej mu rozkręcił go Massa, nie? No dokładnie. Tylko czym? Właśnie najbardziej mnie boli to, że wiesz, młodzi ludzie biorą przykład z oszusta, krętacza, narcyza, łgarza bez kręgosłupa moralnego. No ale ludzie lubią opowieści, no lubią słuchać bajek, no on te bajki lubi opowiadać, umie je opowiadać, bo w 80% to są bajki, co on opowiada. Ja wiem, jest opowiadaczem, no. Naprawdę jest opowiadaczem, bo tak szczerze, gdybym nie przeżył tego, co przeżyłem, to byłbym w stanie, myślę, że byłbym w stanie dużo uwierzyć, ale życie nauczyło mnie tego, że im więcej ktoś takich bajek opowiada, tym jest mniej wiarygodny. Poza tym Massa. Powiedz sobie przed lustrem. Jak mogłeś zapamiętać 300 osób? No więcej, on pomówił więcej osób. Na 1000 coś tam. On pomówił chłopie, on pomówił tyle osób, tylko że właśnie ja się dziwię, na jakiej to zasadzie zadziałało. Bo... 1000 ileś osób, nie? Chyba tam było. Nawet nie wiem, czy tam było 1000, czy było 2000 osób. Tylko na jakiej to zasadzie, że sąd, znaczy prokuratura, bo to do prokuratura dała mu wiarę, jednym dała wiarę, a drugim nie dała wiary? Bo przecież on pomówił tak, jak mówił ten Parasol w wywiadzie. Pomówił i biskupów, i notariuszy, i prokuratorów, i jakiś... Tak, jeszcze Parasol mówił, notariuszy, śmuszy. No. A tylko dała mu wiarę na bandziorów. Tak. A na tamtych mu nie dała wiary, więc moim zdaniem powinno być tak, że albo dajemy wiarę całkowitą, albo w ogóle nie dajemy wiary w ogóle. No, no i racja. Ale widzisz, no bo notariusze, śmusze, prokuratorzy inni są nietykalni. Każdy bandzior. Politycy przede wszystkim. Bandzior. Gdzie siedzieć, nie? No ale dalej o tym nikim rozmawiajmy. Powiedz jeszcze, jakie ty odnosisz wrażenia, bo... Znaczy powiem ci tak, no. Moim zdaniem, nie wiem co tam się dzieje, ale nie wiem czy tam pieniądze się kończą, czy coś, bo przecież... On chwalił się, że on tyle baniek ma odłożonych, że on pozwolili mu zatrzymać te pieniądze. Więc po co on pcha tą swoją mordę jeszcze w kominiarce i gdzieś tam jeszcze pokazuje się i ten rozgłos chce. Chyba, ale to taka jest prawda, że narcyzom brakuje tego poklasku. Wiesz o co chodzi? Lubi ten szum, jak się o nim mówi. Wiesz o co chodzi? Tak. No bo chłopie, no mając tyle siana, jak on mówi, no albo on rzeczywiście nie ma tych pieniędzy i gdzieś tam musi te wywiady dawać, musi się pokazywać, żeby zarabiać jeszcze pieniądze. No dokładnie. I tak samo walki w celach charytatywnych by na pewno nie przyjął. No, z nikim. On by nic nie przyjął w celach charytatywnych. Bo Massa, myślę, że Misiek by cię i tak rozerwał. I nie wierzę w to, że ty go kiedykolwiek zbiłeś.
Jak go zbiłeś, Masa? To... Nie, to nie ty. No ale przecież Misiek by powiedział, jak on by go zbił, bo Misiek jest normalnym facetem i mówi prawdę, więc jakby tak było, jakby do czegoś doszło, to Misiek by powiedział, tak, no miało to miejsce. Ja, ale nie słyszałem, że Misiek mówił o takich rzeczach, czy miało takie miejsce. No nie, Misiek nie mówi nic o takich rzeczach, że Masa go zbił i tak samo te bzdury, że Misiek ma takiego sznyta na plecach po tym cięciu, nie? Takiego od góry pleców aż po pośladki. Takie cięcie na plecach z maczety. Znam Miśka. Nie widziałem. A wątpię, żeby coś takiego szło zlikwidować. Może Masa ma marzenie takie, żeby zajrzeć mu w pośladki Miśkowi? Ja myślę, że on ma inne. Myślę, że go nie interesują czyjeś pośladki, tylko bardzo jego interesują, jego pośladki, bo przypuszczam, że jakby mu się krzywda miała stać, a miałby coś oddać, to by to oddał. Wiesz, o czym mówię, prawda? Bo nie będę, no pewnie, nie no trzeba pewnie tutaj mówić. W ogóle dla mnie to, co się dzieje, to jest tak chore, że masakra. Pamiętasz, jak tak samo wierzyli Wiszczunowi, prawda? Wierzyli w Wiszczuna tak bardzo i Wiszczun pokazał wszystkim, nie? Jaki jest. Raz sprzedał, a dalej mu wierzyli. Temu wierzyli, siedział za jakieś majty. Co prawda później go uniewinnili, bo myślę, że tam siano poszło do dziewczyny. Ale wiesz co, najlepsze jest to, że oni wszyscy mówili, że wiedzieli, że to jest parówka, a jak przynosił pieniądze, to się z nim bujali, no. Nie liczyli się z tym, że kiedyś może dojść do tego, do czego doszło. Nie liczyli się z konsekwencjami, tak? No. Więc troszeczkę chłopaki muszą sobie pluć w twarz. Tak. Że zadawali się złotrem. No, a dopóki im przynosił skitki, to było ok. No i to jest właśnie chore. Tu jest tutaj ten chory moment, że niektórzy przestają myśleć o moralności i zasadach tam, gdzie zaczynają się pieniądze. Nie ma czegoś takiego. Pieniądze nie są najważniejsze. Oczywiście wiem, Masa, że ty go słuchasz i że dla ciebie są najważniejsze pieniądze. Dla ciebie tak samo jesteś najważniejszy ty. A dopiero później cała reszta. Pamiętaj, gruba świnio, że nie jesteś pępkiem tego świata i nie jesteś najważniejszym na tym świecie. Pamiętaj, że wszyscy ludzie, mówię o ludziach, nie o łotrach, narcyzach, bez kręgosłupa moralnego, że wszyscy ludzie są tak samo ważni. Niezależnie od tego, ile mają pieniędzy, jak się wysławiają. Czy muszą chodzić do logopedy, czy też nie muszą? Wszyscy ludzie są tak samo ważni. A ty, łotrze, możesz tylko sobie opowiadać. I w ogóle jeszcze jedno, co najważniejsze, co zauważyłem. Wy razem z twoim Giermkiem wyglądacie jak żwirek i muchomorek, a wasze opowieści z mchu i paproci są tylko i wyłącznie dla takich samych jak wy. I łotry, życzę wam wszystkiego najgorszego. Tak jak wy wszystkim ludziom. Nie życzę wam niczego dobrego. Mam nadzieję, że wam będzie jak najgorzej w życiu. Nie pozdrawiam, bo nie mam kogo. I jeszcze jedno. Zanim kiedykolwiek
coś powiesz. Masa. To najlepiej milcz. Zanim kiedykolwiek na coś spojrzysz, to najlepiej zamknij oczy. Zanim kiedykolwiek coś usłyszysz, to nie słuchaj. Bo i tak ty, jak echo, wszystko niesiesz. No i tym akcentem będziemy kończyć tą krótką wypowiedź na temat łotra bez kręgosłupa moralnego, narcyza, który kocha siebie bardziej niż godność, honor i zasady. I kasę kocha. No, kasę też, ale z nikim ani z niczym się nie liczy, bo on jest najważniejszy, prawda? I jestem pewny, że oddałby wszystko, jakby krzywda mu się miała dziać. Bo on jest najważniejszy. On i tylko on. Dlatego nie chwała tobie. I hu tobie w ciebie i na twój w przyszłości grób. Nie trzymaj się. Się wywracaj. No, to żegnamy, widzowie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, widzowie. Piona.